Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja się nazywam Łukasz, dzisiaj z bardziej leśnych terenów i prezentacja pierwszego fixeda na kanale. Co to za nóż? Grizzly od Vulture Custom Knives i dodatkowo pochewka od kuźni Calcifer. Zapraszam. Nóż przychodzi zapakowany w karton, tam dodatkowo jest naklejka od Vultura. No kartonu akurat nie mam, bo nóż nie jest mały, przyznam się bez bicia, że akurat ten karton wyrzuciłem, ale zwykły tekturowy karton z naklejką, bardzo porządnie wszystko zapakowane. Sam nóż prezentuje się tak, jest zdecydowanie cięższym nożem, no bo jednak mamy tutaj te 367 gramów, co widzieliście na prezentacji. W ręce leży bardzo dobrze, wykonany jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Powłoka ceracotę do stali NCV1 to akurat wydaje mi się podstawa, bo jednak jest to stal rdzewna, więc dobrze jest go zabezpieczyć. Po pracy z jakąś żywnością to wypadałoby go akurat przetrzeć, bo może nam zacząć rdzewieć. Tutaj mamy powłokę ceracotę, więc trochę mniej tej uwagi na ten nóż możemy poświęcić. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że na krawędzi tej powłoki nie mamy, więc tak czy siak po jakiejś pracy trzeba go będzie przetrzeć, ale mimo wszystko tej uwagi trzeba będzie na niego poświęcić troszeczkę mniej. Czy ma jakieś niedoskonałości? Tak naprawdę jego jedynymi niedoskonałościami, jakie może mieć, to moim zdaniem tylko i wyłącznie kwestia tego, z jakiej jest stali, ale to jest taka niedoskonałość wynikająca z tego, kto jakie ma preferencje co do stali, z której zrobione są noże. Mi osobiście to, że to jest NCV1, naprawdę nie przeszkadza, nie mam z tym najmniejszego problemu. Ktoś inny może wolałby N690 albo coś. Kolejna rzecz, taki plus minus, na pewno waga, no bo 367 gramów to naprawdę dużo. Jednakże pamiętajmy o tym, że mówimy o nożu z głownią stałą, dodatkowo mamy tutaj 5 mm blachy, więc to po prostu musi swoje ważyć. Kolejny plus minus, może kolor, ale to akurat jest naprawdę modowalne i jak powiecie Maćkowi z Vulture Custom Knives, że chcielibyście jakieś inne kolorki, to on wam to bez problemu wyczaruje. Nieskromnie się przyznam, że nazwę Grizzly ja mu nadałem, bo z Maćkiem się zastanawialiśmy, jak go nazwać. I ja podsunąłem pomysł, że może Grizzly i Maćkowi się spodobał, także jest Grizzly. Myślę, że kilka opcji chwytów też tutaj znajdziemy przez to, że ta dupka jest tak zrobiona, jak jest zrobiona, jak widzicie. Więc teoretycznie mogę go nawet chwycić dalej i ona mi się zaczepi o środkowy palec, więc dzięki temu daje nam też to dodatkowe opcje przy jakiejś pracy. Następna rzecz, pochewka z kuźni Calcifer. Warto zaznaczyć, że kiedy ja kupowałem ten nóż, a było to już jakiś czas temu, Maciek wtedy robił pochewki tylko i wyłącznie ze skóry. Ja za skórą nie przepadam, nie to, że coś do niej mam, po prostu jakoś tak stylówkowo mi się nie podoba. A w Kydexie jeszcze wtedy nie robił, albo robił na tyle mało, że nie chciał się tego po prostu podjąć. Z tego, co się orientuję, teraz to wrócił do pochewek Kydexowych, więc teraz już od razu możecie u niego ten nóż zamówić razem z pochewką. I wtedy Maciek zaproponował mi, żebym właśnie zgłosił się do Igora z kuźni Calcifer, których serdecznie pozdrawiam, Maćka oczywiście też. I Igor zrobił mi taką oto pochewkę. Powiedziałem, co bym chciał, on zaproponował coś od siebie i mamy taką opcję. Montaż na taśmie, który możemy zaczepić o opasek spodni. Dodatkowo jest też opcja na teklok, na mole. Tutaj jest, dodatkowo mamy zabezpieczenie przed, to się tak ładnie nazywa, niepożądanym wyciągnięciem noża. Takie pstryk. To działa to w ten sposób, że nóż sobie wsadzamy, ciach, taśma. Ja akurat na taśmie mi bardzo zależało, bo taki sam patent jest w nożach Cold Steela i mam SRK-C od Cold Steela i tam właśnie jest to na takim pasie i mega mi się to podoba, fajnie mi się z tego korzysta i wymyśliłem sobie, że chciałbym, żeby pochewka do Grizzly
też miała taki motyw, bo ja, jak widzieliście na filmikach, ja jestem raczej większy chłop, w boczkach mam trochę więcej i jak jest sam teklok, to nóż mi się potrafi wbijać w boczki, hehe. I niestety nie jest to wygodne. A jak jest na pasie, to jest elegancko. Ktoś może powiedzieć, że dynda. No niech dynda, no. Mi nie przeszkadza w każdym razie. A teraz, jak ten nóż pracuje? Jak pracuję, widzieliście na filmiku. Upociłem się jak... Nie będę mówił jak. Co do samej roboty. Jest bydlaczek ciężki i ze mnie żaden bushcraftowiec. Kompletnie. Ja nie z tej społeczności jestem. Ale ogólnie pracuje się nim całkiem przyjemnie. Pewnie nie jedna osoba, która więcej spędza czasu w lesie ode mnie, bo ja nie spędzam go w ogóle. Wytknie mi zaraz kilka błędów. I śmiało. Ja się na tym kompletnie jednak nie znam, na takiej robocie w lesie. Prawdopodobnie źle batonowałem albo źle robiłem coś tam innego. Jednakże pracuję z nim naprawdę fajnie. Dobrze leży w ręce. Kilka razy mi się ześliznął, ale wydaje mi się, że to jest wina nie noża, tylko moja jako użytkownika, bo się gdzieś tam ręce od roboty trochę oduczyły takiej tego typu rzeczy. No i trochę mnie zmęczył. Ale ogólnie tak, pracuje się nim naprawdę dobrze i jest ostry. No ciekawe, czy dalej goli. Łapę widać, tamy bliżej. Trochę futerka zgolił, także on jest dalej ostry. Może nie narobił się też, nie wiadomo jak dużo, ale szczerze mówiąc myślałem, że tą ostrość taką do golenia straci. Przy okazji przetestowaliśmy też samą powłokę. Są na niej rysy, ale no to wiadomo, to wynika też trochę z tych przetarć od drewna. Ale takich, żeby gdzieś, można powiedzieć, żeby zdarło powłokę, to nie. Ona jest cała, słuchajcie. Nawet jak z góry go uderzałem, no nie, ja nie widzę, żeby ta powłoka gdzieś zeszła. No i to jest właśnie to. To jest dobrze zrobione ceracotę. Czy ja go polecam? Tak, zdecydowanie. Jeżeli chcecie coś dużego do łapki, takiego, żeby można było tym popracować w lesie, to szanowni Państwo, bardzo polecam wyroby pana Maćka.
Mam od niego jeszcze toporek. I chyba też go przyjedziemy tutaj pomęczyć. Grizzly od Vulture Custom Knives. Maciek, szapoba. Wspaniała robota. To tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co Wy sądzicie odnośnie produkcji marki Vulture Custom Knives. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, o łapce w górę. Nie zapomnijcie wpaść też na stronę na Facebooku, na Instagramie i jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!